wszystkich gości, którzy przybyli dzisiaj na moją wystawę. Pierwszą, bo to będzie ze stypendium prezydenta miasta Siedlce, ale zarazem i drugą. Pierwsza to była w 2003 roku, jeszcze jak byłem studentem i sporo udzielałem się właśnie w zespołach tanecznych naszych siedleckich. To był bodajże 94, 5 rok, 4 rok. Od Chodowiaków jeszcze zespół prowadziła pani Alicja Sikiewicz. I później, to był 99 rok, to przeszedłem do zespołu Pieśni Tańca Podlasie. W międzyczasie jeszcze też byłem choreografem zespołu obecnie Sokołowianie. A wcześniej było to Sokołowskie Podlasie, taka była nazwa robocza, aby ten zespół powstał. Nawiązując do tego Paryża cały czas, te zespoły w tamtych czasach były bardzo atrakcyjne, gdyż pozwalały młodym ludziom zwiedzać trochę te nasze sąsiednie kraje. Między innymi właśnie zespół Chodowiacy występował często w Paryżu, jeździł do Rzymu, tutaj przed Janem Pawłem II, przed naszym papieżem Polakiem też występował. I ten Paryż w tych zespołach cały czas się przejawiał. I gdzieś to jakoś tak we mnie mogło się budować, ten tytuł Siedlce, Paryż Wschodu. Kolejna rzecz. Wszystko też zaczęło się z zeszłego roku od tego obrazu, który tutaj pan zasłania. Jest to drugi obraz. I co widzimy na tym obrazie? No, co widzimy? Siedlce, tak? Siedlce z wieżą Eiffla w tle. To był mój pierwszy obraz od 2002 roku, który właśnie wykonałem. Jak wyszedł? Bardzo realistycznie. Z uwagi na to, że też zajmuję się fotografią, to chciałem przedstawić bardzo realistycznie widok paryskiej ulicy właśnie z wieżą Eiffla w tle. I, że tak powiem, kulminacją tego tytułu to też jest nasze miasto. Z uwagi na to, że wystawa jest projektem w ramach stypendium prezydenta miasta Siedlce, wystawa jest związana ze Siedlcami. A czemu Siedlce nie mogą być Paryżem Wschodu? Warszawa była Paryżem Północy. Siedlce mogą być też Paryżem Wschodu. Po naszej stronie kraju, moim zdaniem, już nie mówię tutaj, że mieszkam w Siedlcach, nie chcę tak bardzo reklamować, ale jednak trzeba. Wjeżdżając do naszego miasta, widzimy właśnie ciekawą zabudowę, nawet latarnie oświetlone, które te są bardzo dobrane do architektury naszego miasta i do historii. Także czuję się tą atmosferę, że w tym mieście się rozwija kultura, sztuka i z tego miasta podchodzą też znani ludzie w świecie. I też nawiązując do zespołu Chodowiacy, Piotr Siwkiewicz, aktor, na pewno nam wszystkim znany. I ostatnio właśnie jako jubileusz zespołu Pieśni Tańca Chodowiacy miałem właśnie okazję spotkać się z nim ponownie. Co powiedział po koncercie jubileuszowym? Przepraszam bardzo, ale muszę wracać do Paryża. Tak więc myślę, że Paryż jest to bardzo ciekawa idea, może nawet tutaj dla władz miasta, by podchwycili może ten tytuł i może właśnie w ten sposób zaczęli promować może Siedlce pod tym tytułem. Może tutaj dla animatorów kultury. Tak więc myślę, że ten tytuł jeszcze może się gdzieś tutaj w naszym mieście pojawić, ale pamiętajmy, z jakiego miejsca i skąd ten tytuł pochodzi. Oczywiście my też jesteśmy tutaj zebrani na wydarzeniu kulturalnym i też uczestniczymy właśnie w podobnym wydarzeniu, jakby mieście kultury miały tego typu wydarzenia występować bardzo często. No i bardzo mi miło właśnie, że wszyscy tutaj zaproszeni przybyli. Same znajome twarze. Nie zaproszeni. Czyli jest bardzo miło z tego powodu. I też idąc dalej,
kultura, to także też i poezja. Chciałbym tutaj też zaprosić właśnie tutaj pana Eugeniusza Kasajanowicza, członka Pisarzy Polskich, żeby też tutaj dołączył ze swoją twórczością i poezją tutaj okrasił także te obrazy i to wszystko, co chcę tutaj dla państwa przedstawić. Proszę bardzo. Pierwszy, mamy tutaj Światowej Sławy Człowieka, obok też Ireneusza Kozyska. Wystawa poświęcona Siedlcom, to przeczytam wiersze związane z Siedlcami. W Tobie, miasto moje, jesteś moim miastem, bezpiecznym zaułkiem mojego życia. Pomimo wielu klęsk, które chciały wtłoczyć mnie w szarość. Na ratuszu drżą wskazówki zegara, jakby lękały się kroku ścianę z mgły. Moje aleje, ulice, domy, pałac, drzewa ciągle są przy mnie, jak najwierniejsi przyjaciele. Zamykam ich uścisk w swojej dłoni, wchodząc do katedry. Tu samotność jest rozmową z Bogiem, któremu was polecam. A później taniec serca, uwolnionego od ciężaru dni, w rytm poloneza Ogińskiego, który nawet gdy cichnie, unosi się nad miastem i patrzy w dzień jak słońce, nocą niczym księżyc, a kiedy nadchodzą chmury, spływa kroplami.